która się ukazała 3 lata temu, a jeszcze później, bo jak rozumiem, jeszcze będzie później taka możliwość. Ja jeszcze powiem tylko tyle, że ja w jakiś sposób sobie gdzieś tam kiedyś założyłem, to znaczy pisząc tą pierwszą książkę, że wiele jeszcze kwestii po prostu jakby muszę ugryźć. No i w efekcie zrobiło się to tak, że ten tomik Imię jest znakiem, bo właśnie taki nosi tytuł, jest po prostu taką bezpośrednią kontynuacją tego pierwszego zbioru. A ten, który się ukaże, będzie kontynuacją z kolei tego, także tam w książkach są takie pewne oczywiste jakby nawiązania, więc nie wiem jak to będzie wyglądało później, jaka będzie czwarta książka i czy ona w ogóle kiedykolwiek się ukaże, ale na tą chwilę no, mogę powiedzieć, że jest to właśnie takie bardzo mocno umiejscowione w Prudniku, w kamienicy, w której mieszkam też. No i właśnie ta historia gdzieś tam ciągle się będzie pojawiała. Już sobie tutaj zaznaczyłem. Nie wiem, czy to jest ten egzemplarz. Chwileczkę. Pierwszy tekst bez tytułu. A więc chcesz szukać w tym lesie czaszek niemieckich żołnierzy? Mówię ci, znajdziesz jedynie lusterko. Taka sentencja z Artura Rimbauda, ja to ktoś inny. Tytuł wiersza: ktoś odczyta list zmarłego zgodnie z życzeniem zmarłego, a poza tym standard. Wywodzisz się od obcego, którego zapach skórzanej kurtki był pierwszą celą, z jaką cię zapoznano. Wywodzisz się od obcego. Najważniejsza fraza do zapamiętania. Pierwsza, z której spowiada się twoja obcość. Wywodzisz się od obcego lub inaczej. Wiesz już, co to znaczy obcość w spadku. Obcość zakamuflowana pod postacią kolorów, gładka jak słowa, nienawidzę siebie. To, czym nienawidzę, kocham. Wywodzisz się z obcego uczucia. Jego czarno-białe zdjęcia nie ożywają pod naporem światła, pod żadnym pozorem. Nie mów, mam jeszcze czas, aby zrozumieć. Mów raczej, mam jeszcze czas przeszły do zaoferowania, do zreferowania na własnym pogrzebie. Pogrzebie tych dwóch miniatur. Ludzkich wysiłków w osiąganiu pustki. Jesteś tylko parafrazą. Jest dziś we mnie, to jest tytuł tekstu, jest dziś we mnie Pink Floyd, piszę ci w SMS-ie, mając nadzieję, że to ustawi właściwie ten wiersz. Dziś w majowy wieczór podczas pisania pracy magisterskiej, jakżeż uwielbiam pisać pracę magisterską, pomiędzy odgłosami z ulicy świst jaskółek, sąsiadka nadająca o synie, zachlał się, choć jeszcze nie zaćpał, ostry jęk zamykanego okna, to tam jeszcze niedawno pojawiał się ten, którego spożył już rak. Usłyszałem przejmującą ciszę twoich niedawnych słów. Dziś w majowy wieczór widzę jeszcze tę burzę. Ceglany kolor budynku odmierza czas. Ty już wiesz, co zamierzasz, choć tak naprawdę nie wiesz nic. Ja opieram się o zimne graffiti i próbuję grać bohatera, choć mój bohater w ogóle nie wyszedł z domu. Dziś w mały wieczór, gdy zobaczyłem cię po raz ostatni, choć widywać będziemy się pewnie jeszcze setki razy, zrozumiałem, że można pięknie, uczciwie kłamać. Dziś w mały wieczór, patrząc na rozpierdalające ogrodzenie młodociany na rybek tej ulicy, na ogrodnika niosącego kota jak monstrancję, zobaczyłem w szybie odbicie. Patrz, jak pięknie się tobą przedstawiam, mówił pusty, zniekształcony człowiek. Dziś w mały wieczór wysłałem ci pięknego, pustego SMS-a. Z okna zawiało chłodem. To był koniec tego wiersza. Robactwo rozbiega się i znika w cieniu.
Sęk w tym, że od dawna nosisz w sobie ten cień. Tytuł: w powracającym śnie. Ten facet wchodził do kuchni. Nie mogłeś uciec, jedynie próbowałeś zrozumieć jego twarz. Gdy powtarzają ci się sny, myślisz o niej jak o chodzącym grobie. Mówisz cicho: dzieciństwo. Wiersz zatytułowany Powrót. Wieża w oka lub inaczej sarkofag głodowego lochu. Jak natarte księżycem płótno, znieczulone wspomnienia przewracane intensywności. Niżej ściana ogrodu i koci wzrok, którym objęty czułeś jak garstka proszku, o tamtej porze raczej nasennego. Jeszcze tylko kilka kroków, powtarzałeś. Nie wieszano tu Niemców, nikt tu nie umarł poza nieokreśloną nadzieją. Dopingowałeś na klatce schodowej, czując za plecami obecność zasłyszanej historii. Mówiłeś sobie głośno: dojdziesz. Naciskałeś kontakt tak, jakbyś pociągał za spust, mierząc do tych, co uciekli z twojej głowy. Potem w pokoju układałeś plan. Kocham cię, lecz chciałbym z ciebie uciec. Na dobre. Gdy pisałeś, ktoś ci powtarzał. Twoich natręstw nie było, tych wszystkich śmierci nie było. Śpisz nieprzerwanie od urodzenia. Ten wiersz to tylko wypadek przy śnie. Tytuł: jego wspomnienie o wojnie ma już 10 lat i zdaje się zupełnie o nim zapomniało. Na II światowej oderwało mu kawałek ręki. Teraz on odrywa wolnymi ruchami korę z kawałków drewna na opał. Czasem siada na ławce przed komórką i patrzy przed siebie, jakby czując, że mówią o nim skurwiel. Czasem siada na ławce i uważnie patrzy. Rysy na kamienicy intensywnieją. Jego 88 lat chciałoby już się stąd wyprowadzić, ale nie on. Tekst zatytułowany Chrobrego, to jest ulica, na której przyszło mi mieszkać, tak się składa. Moja kamienica, solidna niemiecka robota. Kiedyś było tu getto, ale pamiętaj, nie ma się czego bać. Mój pokój, jego wieczny chłód, tak dobrze komponujący się z widokiem na ulicy, jaki daje jedyne okno. Ogrodnictwo JA, tak bardzo kontrastujące z przykucniętą naprzeciw, skurczoną z bólu kamienicą pełną odrapanych okien. Światło w tych oknach, w nocy niemal zjawiskowe, jak drogi samochód w dzielnicy slumsów lub udany wiersz w zbiorze Grafomana. Palma, tuż przy wejściu do willi ogrodnika. Dziwoląg, może perełka? Koty przeciągające się pod płotem. Pies chodzący za swoim właścicielem pijakiem, dający się mu kopać i bić. Wiecznie zakochany. Słodkawy smród z pobliskiej oczyszczalni ścieków nasilający się w upalne dni. Wrażenie, że mieszka się w czyimś brzuchu. Podwórze, na którym D pokazywał rozbawionym kolegom sznur. To na nim się powieszy. Brama, w której się powiesił. Może zebrać z tych nowych? Dobra, okej. Okay. To jest tekst, który w zasadzie dał tytuł całemu tomikowi, bo się będzie nazywał Wizja Lokalna. Także tytuł Wizja Lokalna. Umiera na raka w białym szpitalu. Słyszą go w pobliskich kamienicach. Ten krzyk nie daje im spać. Domknęli już wszystkie okna. Ktoś sobie wkłada zatyczki do uszu. Ktoś idzie do drugiej części mieszkania. Ktoś kołdrę narzuca na głowę. Ktoś inny poduszkę tuli do uszu. Ktoś bierze kartkę, pisze wiersz. I po 20 latach nadal ma ten odruch z kołdrą.
Wypisy z 3 w nocy. Zegar wybija godzinę tak, że chciałbyś wybić mu zęby, gdyby je miał. T leży w łóżku obok. Dziś śpi spokojnie. Za spokojnie. Twój cień widnieje na ścianie. Właśnie stwierdzasz, że się go boisz, jak kiedyś matka bała się tego krzyża z XIX wieku, który widnieje na ścianie. Z plakatu na szafie śmieje się Ronaldinho. Z twojego łóżka nawołują cię dwa puste miejsca. Po napisaniu tego jedno z nich zajmiesz. To może jeszcze jeden tekścik. Tam jest taka seria wierszy zatytułowanych Skronik Kamienicy i tam później następują jakieś frazy. Także to jest akurat tekst Skronik Kamienicy Pory Roku. Często się tu włóczy. Czasem chodzi po klatce schodowej, szuka czegoś na strychu albo stoi z uchem przy drzwiach twojego mieszkania. Utwierdza się w swoim grzechu. Ale mniejsza o ojca, bywa bowiem, że się wybudzasz w sen bardziej realny, gdy wynoszą jak ciszę rzeczy po kolejnym trupie i podwórko ożywa na chwilę w tak śmiertelny sposób. Potem robi się wiosna, sąsiadki uruchamiają języki i ciężar upału zbliża się jak spadający młot. Sen nadal pracuje jak robak. W ten sposób zmieniają się okoliczności, lecz cel pozostaje, a i środki wciąż mają tyle samo procent i znane etykiety. I przychodzi też zima, gdy sobie przerabiasz pokój na schron. Zima pełna butelek chowanych za łóżkiem, niżów przychodzących zza szafy, cieplejszych frontów za pieca, w który się gapisz jak w list, jak w miłosny list od zaprzeszłej kobiety. Ale mniejsza o alkoholizm i dziwki. Pobawmy się raczej w piątą porę roku, gdy do snu powraca dzieciństwo. Pokój znów wypełnia się wodą i między szuwarami podpływasz łodzią do tej szafy z lustrem, za którą mieszka dziwak z księżyca, świetlistej koszuli z twarzą w wiecznym nowiu. Pobawmy się raczej w te dawne ucieczki do matki, jak do skrzyni pełnej złotych monet. Pobawmy się do świat gwiazd na wyciągnięcie ręki. Świat wyciągniętych rąk babci, tak cholernie dobry jak wszystko, co przeminęło. Ale mniejsza o sentymenty. Bywa bowiem, że się wybudzasz w samym środku jawy i pozornie nic się nie zmienia. Sąsiadce z trzeciego wciąż gnije nos. Rybiki biegają po utartych szlakach, a jedno z dzieci tej kamienicy ciągle wymiotuje kałem. Wtedy też zauważasz okno na półpiętrze tak dziwnie niedomknięte i dochodzą ci głosy z ulicy, jakby łapanka. I nagle rozumiesz, żaden twój wiersz się nie mylił. A może tyle na ten moment. Tak, no to macie państwo próbkę tej poezji katastroficznej. To się potwierdza. Ale ja myślę, że ktoś, kto będzie analizował za lat 50 czy 100, czym był Prudnik, jaką tkankę miał w sobie, taką duchową, jak głęboko w tej tkance było to życie takie trochę zaplugawione, to poza wierszami Maćka pewnie nigdzie nie znajdzie. Znaczy, w telewizji tego nie znajdzie, w radiu tego nie znajdzie, w przekazach politycznych tego nie znajdzie, w mównicy sejmowej tego nie znajdzie, nigdzie. Czyli literatura, jak państwo widzą tutaj na tym konkretnym przykładzie, jest tym lustrem, który chodzi po tych ulicach i zbiera tę rzeczywistość, zbiera, pokazuje i zatrzymuje. I ta zatrzymana rzeczywistość w tekstach, w literaturze za lat 50-100 będzie obrazem naszego świata, który odszedł. Słyszałem, że ukazała się niedawno książka o Prudniku jakiegoś autora, tak? Niemieckiego czy jakiegoś innego, za chwilę odpowiesz. To proszę zwrócić uwagę, po wielu latach nagle Prudnik zaczyna żyć tamtą rzeczywistością, dlatego że się ukazała książka, która mówi o innym świecie, jak gdyby dla tego pokolenia nieznanym. To tak jest, że my budujemy nasze własne życie, my ściągamy trochę, prawda, inne światy w swoją duszę, w swoją psychikę, w swoją mentalność, po to, żeby ją rozbudować i po to, żeby ona była gęstsza, pełniejsza i bogatsza. Czyli literatura, bez względu na to, czy ona ma charakter katastroficzny, czy ona ma charakter bardziej, powiedziałbym, realistyczny, jakiś taki miękki, spokojniejszy, to literatura zawsze nas wzbogaca. I to jest istotne, że ona nas wzbogaca nawet i to chyba gdzieś tak przez całą literaturę idzie. Jeżeli się czyta Dostojewskiego, jednego z geniuszy światowej kultury, literatury, to
to właśnie ten dramat, to wielkie cierpienie, ta ciemna noc, którą on tam pokazuje jako taka w duszy gdzieś tam grające, prawda? To my widzimy, czym jest człowiek. Dzięki temu my poznajemy, czym jest człowiek. Literatura jest świetną bronią w gruncie rzeczy. To jest świetna, znakomita broń, która potrafi nam dawać takie poczucie, że możemy sobie jakoś rozstrzeliwać świat, który jest nieprzyjazny, niechętny, niedobry, nieprzyjemny, wrogi. Czyli literatura jest też takim miejscem, w którym się spotykają te jak gdyby pociski cierpienia, bólu, smutku i tak dalej, i tak dalej. To cała literatura jest tak utkana. Ja myślę, że Maciek, trzeba dodać, on tutaj wprawdzie wspomina, ale może ja to podkreślę, że Maciek pochodzi z miasta dość szczególnego. Z jednej strony ten dramat, który wisi nad tym miastem, czy który wisiał, ale powoli zdaje się ta chmura opada, ale z drugiej strony jest to miasto, jedyne w Polsce, które ma kilku bardzo dobrych poetów. Bardzo dobrych poetów, przynajmniej trzech, o których ja wiem, być może więcej. To jest fenomen. Wrocław nie ma tylu pewnie w tej chwili. To jest rzeczywiście miasto, które w trzech młodych, bardzo ambitnych, bardzo, bardzo, bardzo o takiej wysokiej kulturze literackiej pojawiło się i zobaczymy, co dalej z nimi będzie. No to ja myślę, że te ponad godzinę rozmawiamy sobie z Maćkiem i ja tutaj opowiadam, jak to z literaturą bywa. Może pytania? Macie Państwo okazję. Maciek jest po raz pierwszy we Wrocławiu, także to jest jego debiut literacki. No to pomęczcie go trochę, pomęczcie go, nie krępujcie się, bardzo proszę. Ja może chciałam zapytać, może tak najprościej na początek, bo tutaj dużo o mieście, o Prudniku, panowie mówiliście, ale chciałam teraz zapytać, bo nie chce mi się aż wierzyć, żeby ten katastrofizm, ja trochę czytałam też tych pana wierszy gdzieś tam w internecie, przygotowałam się na dzisiaj, ale nie chce mi się wierzyć, żeby ten katastrofizm wynikał z miejsca zamieszkania, bo byłoby to bardzo duże uproszczenie. Czy byłby pan uprzejmy odpowiedzieć, właściwie z czego rodzi się u pana ten katastrofizm? Bo nie sądzę, żeby to było miasto tylko, ulica, budynek. Dlaczego właśnie, najprościej pytając, w panu ten katastrofizm powstaje? To znaczy, no niestety nie będę umiał, nie będę potrafił odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja sam nie wiem i tak jak mówiłem wcześniej, sam sobie to pytanie zadaję. No po prostu jest jakiś taki mechanizm, że akurat moje działania, jeśli chodzi o pisanie wierszy, idą w tą stronę, prawda? Na pewno miejsce zamieszkania ma tutaj jakiś tam wpływ. Myślę, że no też to, że każdy się rodzi inny, prawda? I jakieś takie widać skłonności są. Natomiast z czego one się biorą, nie wiem. Mój kolega właśnie z Prudnika, czyli Waldek Jocher, który już tutaj również w tym środowisku wrocławskim jest bardzo znany. Zresztą on to nawet osiągnął no taki, można powiedzieć, sukces na skalę Polski, bo on jest laureatem Nagrody Kazimiery Iłakowiczówny. Też ma już na koncie książkę. Przymierza się w tej chwili do wydania swojego drugiego zbioru. Ja wielokrotnie z nim rozmawiałem o tym, skąd się biorą jego teksty, ponieważ ja powiem, mówię to całkowicie szczerze, jeśli nas ogląda, to myślę, że nie będzie obrażony, bo on zna moją opinię. Znaczy ja jego tekstów kompletnie nie rozumiem, tak? Wiem, że jemu chodzi o coś bardzo, bardzo ważnego i to się bierze z jakiejś właśnie takiej metafizycznej siły, która w tym człowieku jest, bo wielokrotnie miałem tę okazję widzieć. I się go pytałem, bo przy różnych okazjach, kiedy się widujemy, to zawsze o poezji jakaś tam rozmowa jest, także on też na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć. On mówi, że to jakoś tak z niego samo wychodzi, to jakoś on ma takie wrażenie, jakby strzelał tym, prawda? Natomiast skąd się to bierze? Ja w sumie pochodzę z dosyć, myślę, takiego szczęśliwego domu raczej. Nie pochodzę z jakiejś rodziny, która by była w szczególny sposób, nie wiem, obciążona jakąś patologią, prawda? On też, także
Niestety, no mówi, nie wiem. Natomiast wiem, że jest jakaś siła, która to w jakiś sposób musi kontrolować, która tych ludzi piszących prowadzi, i, no i mnie również. Czy w dobrą stronę, nie wiem, ale tak jak mówił pan Stanisław, generalnie ja wychodzę z takiego założenia, też obserwując to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, bo nie będę ukrywał, że mam bardzo krytyczny stosunek do tych zjawisk, które się w tej chwili dzieją, aczkolwiek nie chcę wchodzić w szczegóły, bo by się to zrobiło spotkanie polityczne i nie ma to sensu, nie chcę też przeklinać tutaj. Także mam generalnie bardzo krytyczny stosunek do tego i jedno sobie powiedziałem kiedyś, że jeżeli będę pisał, to musi być cała prawda, tak? Znaczy oczywiście nie chodzi mi w sensie takim łopatologicznym, że się na przykład nie mogę wcielić w jakiś podmiot, tak? Bo przecież to też nie jest tak, że wszystkie te moje wiersze to za każdym razem to jest o mnie, prawda? Ludzie niekiedy upraszczają, no niestety to są osoby, które mają mały kontakt z literaturą, kiedy biorą taką książkę i nie wiem, przeczytają coś, to się mnie zaraz później pytają, czy to jest o tobie, tak? No nie, no, jeżeli ja piszę, że gdzieś tam, nie wiem, napisał wiersz, że się nawaliłem, poszedłem na most i chciałem z niego skoczyć, to oczywiście to nie jest prawda, tak? Ale pewne doświadczenia, które każdy człowiek ma w życiu, myślę, że są na tyle mocne, jakieś tam intensywne, że one nawet pozwalają wcielić się w inne sytuacje bardzo, bardzo zbliżone do tych doświadczeń osobistych, prawda? Także myślę, że prawda w poezji musi być i to chciałbym podkreślić, bo ja generalnie mam taki problem, że... mi jest na przykład ciężko się przyznać, nie wiem, jestem w jakimś tam, prawda, nowym towarzystwie, tak, jakieś nowe twarze i ktoś mi pyta, co ja robię, czym się zajmuję. No oczywiście praca pracą, ale na przykład jestem taki, że staram się, jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie wspominam o swoim pisaniu wierszy z racji tego, że wiem, jak to jest odbierane. W naszym społeczeństwie w Polsce generalnie młody człowiek, który pisze, to jest, mówię o takim podejściu, też oczywiście są ludzie, którzy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, ale z reguły słyszę tak, no albo postrzegają jako świra, tak, albo postrzegają jako człowieka, który po prostu jest jakiś infantylny, tak, no a jeżeli jest to bardzo młody człowiek, no to po prostu ten wzór taki wyciągnięty ze szkoły, która ja tak uważam, że robi wielką krzywdę współczesnej poezji, no to jest jakiś tam pewnie zakochany, najlepiej, żeby miał długie włosy i żeby czytał Mickiewicza, prawda? Także się troszkę boję, bo mam takie czasami wrażenie, że jak mówię, że piszę wiersze, no to jestem od razu zaszufladkowany jako jakiś tam... taka ciotka, która sobie pisze, prawda? Dlatego to... I tu troszeczkę jesteśmy pokrzywdzeni jako poeci, bo jeśli ktoś jest muzykiem, to nie, to jego się bardzo szanuje, malarzem to też, prawda? Ale poeta, nie, to jakiś taki już... No od razu tą taką łatkę świra ma. Znaczy poeci też wiele zrobili, żeby takich postrzegać. To się nie da ukryć. Też tak sobie pomyślałem, bo tutaj tak się składa, że moja narzeczona jest na sali i pan Stanisław mówił wcześniej o tym, że użył określenia katastroficzne postrzeganie świata i życia. To tak mogła się trochę zmartwić, jak to usłyszała. I pewnie się martwi trochę na co dzień, ale mówię, postanowiłem sobie, że akurat tu musi być cała prawda i no i tyle. Na jakiś sposób jest to kontrolowane, bo pewne tematy, które tutaj ja opisuję, to gdzieś tam postanowiłem sobie, że muszę też jakoś się rozliczyć z pewnymi sprawami, które gdzieś tam były dla mnie ważne. I tak też to właśnie potraktowałem jako, i chyba to jest taki główny jakby moje odczucie, że ja się rozliczam z pewnymi sprawami. Jeżeli opiszę jakiś temat, to mnie gdzieś tam mniej później boli już, tak? Bo czuję, że w jakiś sposób jemu rzuciłem wyzwanie, także w tym sensie staram się, żeby to było prawdziwe. Co do książki, to jeszcze tylko powiem, bo pan Stanisław wspomniał o tej książce. Jeszcze jak w Prudniku, na tych terenach i tutaj też, prawda, byli Niemcy, w Białej, to jest koło Prudnika, urodził się taki pisarz Harry Tirk. On był bardzo znany w NRD w latach 70. i 80. Jego powieści to wręcz no, w nakładach bardzo dużych były sprzedawane i tak się akurat złożyło, że on napisał książkę, której powieść Akcja dzieje się w Prudniku i to w takim chyba najbardziej w ogóle ciekawym okresie, jeśli chodzi o historię miasta, bo mówię tutaj o
lecie 45 roku, czyli mamy tutaj właśnie wtedy to takie spotkanie tych wszystkich kultur, bo z Kresów przyjeżdżają już Polacy pociągami, jeszcze tam mieszkają cały czas Niemcy, dodatkowo jest już policja rosyjska, tak? Tak więc ten cały taki no, ogromny dramat, który się rozegrał na tych ziemiach. Ja na przykład mieszkam w kamienicy, w której było kiedyś getto, zresztą tam był ten motyw. Było kiedyś getto, wiem, że tam mordowano ludzi, wiem, co się tam działo, także no, to są takie historie dosyć mroczne. To wszystko tam miało miejsce, no i tak się złożyło, że ten człowiek właśnie to wszystko opisał, ponieważ on był świadkiem bezpośrednim. Książka nie była publikowana po polsku, została napisana w roku 1990. Ja ją gdzieś tam kiedyś w lokalnej prasie zacząłem czytać wiele lat temu. Już wtedy sobie postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby ona została przetłumaczona na język polski. Rok temu akurat była taka możliwość, bo był program taki akurat unijny i tam nasz starosta, akurat to jest fajne, że on bardzo dużo czyta i zawsze gdzieś tam wspiera te takie właśnie lokalne publikacje, także rozmawiałem z nim o tym, że byłoby fajnie, gdyby to się ukazało, no i tak się stało, książka jest świeża, bo ona w zasadzie parę dni temu już się pojawiła u nas, także fajna rzecz, ja też czuję, że jakąś tam swoją cegiełkę do krzewienia pewnych jakichś tam ważnych spraw po prostu włożyłem, także bardzo, bardzo się z tego cieszę, oczywiście już się trochę w internecie na mnie posypały gromy i to będzie teraz jakby no taka, myślę, norma, bo ludzie postrzegają to w ten sposób, że ja czy też starostwo w tym wypadku promujemy jakiś taki niemiecki punkt widzenia. Oni się po prostu boją, jakby z góry już zakładają, że ten człowiek na pewno opisał to tak, że ci Polacy to są tam przedstawieni jako jakaś hołota, a biedni Niemcy muszą zostać jakby no, usunięci w głąb Rzeszy, prawda? Były takie przypadki, kiedy się źle działo i Polacy również tam mieli w tym swój udział, natomiast ja uważam, że książka jest napisana bardzo, bardzo obiektywnie, wręcz tak do cna i się bardzo cieszę, także to tyle odnośnie tego. Proszę bardzo, może inne pytania? Proszę. Najpierw pan, później. Moje pytanie wpisze się w nurt, który trochę już występował, mianowicie dotyczący genezy pańskich przemyśleń, pańskiej twórczości. Czy mógłby pan podać nazwiska i troszeczkę może skomentować ze swojej perspektywy pisarzy polskich, zagranicznych, którzy wpłynęli na pańską twórczość, którzy ukształtowali pana osobowość i tak dalej? Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo powiem tak, ja trochę poezji czytałem, teraz mam taki mały przestój, no ale swego czasu sporo. Na pewno mam takich autorów i co mnie martwi, że im więcej czytam, tym się bardziej przekonuję, że chyba już nikt mnie nie zainteresuje w takim stopniu jak oni. Znaczy tak, no przede wszystkim w tym, to chyba akurat nie będę jakoś szczególnie oryginalny, osoba Rafała Wojaczka. Uważam, że jest to najgenialniejszy poeta, jakiego kiedykolwiek przyszło mi czytać. Po prostu no ukłony, nie? To absolutny geniusz. Aczkolwiek mówię, trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o jego poezję i postrzeganie, bo mam rozmawiałem z paroma osobami, które opowiadały mi o takich rzeczach, że aż się skóra jeży, które są właśnie związane z osobą Rafała Wojaczka. Także mówię, wielki szacunek i dalej. Oczywiście z tych takich poetów współczesnych bardzo szanuję Jacka Podsiadłę, pisze niesamowite rzeczy. W ostatnim czasie może już nie tak dobre jak kiedyś, ale ten taki klasyczny Podsiadło no jest wspaniały. Bardzo lubię poezję Anny Świerczyńskiej. Bardzo lubię czytać Tomasza Różyckiego, Romana Honeta, Sławomir Elsner, to już wspominałem wcześniej. Mało czytam niestety poetów zagranicznych, ale teraz akurat na moim biurku leży zbiór wierszy Sylwii Plath, także gdzieś no myślę, że też to ma jakiś wpływ, że właśnie, no bo tak jak wymieniam, no to raczej to nie są poeci optymiści, prawda? Więc gdzieś to tam na pewno też jakoś oddziałowuje. Jeszcze się zastanawiam, kogo mógłbym wymienić.
powiem jeszcze tak, że akurat miałem to szczęście, ponieważ ja się w Prudniku swego czasu, teraz już mniej, ale zajmowałem organizacją spotkań autorskich. No, udało nam się sprowadzić, bo swego czasu mieliśmy grupę, ona się nazywała 3Z, to była grupa właśnie takich, no, tak zwanych młodych poetów, w której byłem ja, był właśnie Waldek Jocher, o którym wspominałem, i Krzysiek Szeremeta, który też miał swój sukces na, tutaj we Wrocławiu, właśnie był przez Karola Maliszewskiego wyłoniony w gronie finalistów połowu. Także myśmy organizowali te spotkania, no i udało mi się tych wszystkich tych poetów, których jakoś tam cenię i szanuję, sprowadzić, także miałem okazję z nimi rozmawiać, miałem okazję skonfrontować też swoje pisanie jakoś tam z nimi. To było bardzo takim cennym doświadczeniem. I znowu miałem to takie odczucie, że oni też sami nie do końca wiedzą, skąd się to wszystko bierze, prawda? W jaki sposób są wobec tego bezradni. Także tych autorów, o których wspominałem, no, też bardzo cenię Stanisława Barańczaka, już świętej pamięci niestety. W ogóle teraz był taki czas, że co wchodziłem na internet, to się okazywało, że ktoś znany odchodził. Także ciągle do tych poetów wracam, ciągle ich czytam no, w jakiś sposób myślę, że tak już raczej będzie, nie? Co do tej współczesnej poezji, takiej powiedzmy pisanej przez młodych, to też ciężko się o tym mówi z racji tego, że to jest zjawisko bardzo, bardzo duże, prawda? Tak naprawdę pisze, myślę, że większość młodych ludzi pisze, tylko że mała ilość osób ma tą odwagę, żeby z tym gdzieś tam wyjść. Natomiast z tego czasu ja dosyć dużo publikowałem na takim portalu Niszuflata, będziecie może Państwo kojarzyli. On już też troszkę, jeśli chodzi o poziom, podupadł, ale w tamtych latach, zresztą tam to nawet takie krążyły legendy, że Świetlicki tam pod jakimś nickiem pisze swoje teksty i później je ocenia, prawda? Świetlicki i inni. No i powiem szczerze, że jakoś nie mam serca do tego, co się w tej chwili pisze. Jest to oschłe, jest to pozbawione jakichś emocji, uczuć i może bardzo łatwo niestety zniechęcać, także. Proszę pan. Mówił pan, że czasami kryje się z tą swoją naturą poety, a mnie zastanawia, czy ona zawsze w panu jakby jest. Czy da się uciszyć, zapomnieć o niej? Znaczy tak, to tutaj już wkraczamy na grunt takich dywagacji. To określił trochę piwnych, bo to, ten temat gdzieś tam często jest podejmowany. Z tym, że to są no takie dywagacje, troszeczkę ja to tak odbieram jako taka sztuka dla sztuki, bo one tak naprawdę niczego nie zmieniają, prawda? Ale odpowiadając, wydaje mi się, że człowiek gdzieś tam jest zawsze poetą. Ja nawet wychodzę z tego założenia, że są ludzie, którzy wierszy nie piszą, a jako tako poetami są, bo to bycie poetą, no to czym jest tak naprawdę bycie poetą? To, że ktoś pisze, to jest jakieś takie specyficzne odbieranie świata. Ja to przynajmniej w ten sposób, w ogóle ja się boję słowa poeta, bo tak jak mówiłem wcześniej, wolę mówić o człowieku, który pisze wiersze. Jest to jakiś specyficzny sposób odbierania świata. Jedni ludzie przyjmują pewne bodźce i no, nie pozostawiają one jakichś tam śladów. Natomiast ci ludzie, którzy piszą, mają wręcz w sobie blizny, tak? Także i te blizny właśnie zmuszają do tego, żeby coś z tym po prostu zrobić, tak? Więc powiem tak, wydaje mi się, że to, co robię, to jest jakieś działanie artystyczne. Jaki to ma poziom i czy ma to wartość, to już jest, to pozostawiam innym osobom. Natomiast no, uważam się, że jestem poetą, tak? Tylko że nie widzę sensu, żeby o tym po prostu mówić. No. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź, ale tak to mniej więcej wygląda. Patrzenie na świat. No tak, no właśnie to, że ja tak piszę, to też wynika z tego, że mam pewne przemyślenia na temat tego, co obserwuję, więc tak, więc właśnie sposób, w jaki odbieram świat, uważam, że wpływa na to, że piszę. Gdybym się urodził kimś innym, no to pewnie być może bym się spełniał w czymś innym, chociaż czy można mówić o spełnianiu się, jeśli chodzi o pisanie, nie wiem. Pan Stanisław jest pisarzem z, no można powiedzieć, ze stażem pisarskim już wieloletni. Nie wiem, czy pan się na przykład czuje spełniony jako,
Czy można się spełnić poprzez pisanie? Mi się wydaje, że chyba nie. Pisanie to jest coś na swój sposób bolesnego, a... Szukam kabla. To jest coś na swój sposób bolesnego i oczywiście oczyszcza, ale tylko do pewnego momentu, a później jednak ciągle stawia kolejne pytania i tak to idzie, prawda? No, najgorzej, jeśli te pytania są stawiane, ale już nie ma możliwości, żeby jakoś to wyrazić. No, jakoś mam tak, że wielu z moich znajomych poetów, którzy gdzieś tam z nami utrzymuje kontakt, w tej chwili mają kryzys twórczy, nad czym bardzo boleją. Proszę Państwa, demony, które zamieszkują w poecie, a zamieszkują, bo muszą zamieszkiwać, to są niegroźne demony. One są tylko groźne tak z pozoru. One w życiu rodzinnym specjalnie nie przeszkadzają. Także zwracam się do Pani. Proszę się nie obawiać. To nie zakłóci Pani życia rodzinnego, a nie związku emocjonalnego. Ja na przykład patrzyłem na Maćka i podziwiałem jego optymizm, jego radość. Kiedyś tak siedzieliśmy w Prudniku, kiedy oglądałem to miasto, bo myślałem, Boże, takie tyle w tym chłopcu optymizmu, tyle radości, tyle piękna, tyle entuzjazmu, a gdzieś tam potwór go w środku pożera jakiś, ale to jest inny potwór, się Pani nie boję, to nie jest dla małżeństwa, on wcale nie jest groźny. Także odpowiadam na lęki, ewentualnie jakieś frustracje, które mogą być powodem. Coś z tym Maćku mi narobił, nic nie narobił, to jest dobrze. Jest dobrze. Zresztą, tak jak znam setki wielkich twórców, to nigdy tak nie jest, że jeżeli ktoś jest na przykład usposobienia dramatycznego, to jego wiersze wcale nie muszą być dramatyczne. To są mechanizmy bardzo skomplikowane, one są bardzo głęboko ukryte. W każdym razie ważne jest to, że jest to trochę psychoterapia. Oczywiście literatura jest trochę też psychoterapią, trochę ratuje życie. Znam wielu ludzi, którzy w ten sposób siebie też ratowali. No to cóż, powoli będziemy tę część też zamykać. Jeśli są jeszcze pytania, to oczywiście będzie chętnie, bardzo proszę. Jeżeli są jeszcze pytania, to Maciek jest gotów, mam jeszcze kilka minut. Ja Państwu teraz rozdam, gospodarzu, weź to i rozdaj Państwu, żeby każdy tam otrzymał. Jeżeli ktoś będzie miał 2 złote, to będzie nam miły. Jeżeli ktoś nie ma, to nie ma problemu, nie będziemy się gniewać. Jeden egzemplarz dla każdego z Państwa, żebyście mieli dokumenty w domu. Powinno wystarczyć, co? Jeżeli Państwo macie gdzieś w swoich regionach znajomych piszących, to bardzo proszę o kontakt ze mną. Będziemy próbowali ich spostrzec i dokonać jakiejś analizy. Może któregoś dnia także trafią tutaj na te ławki talentów, bo to będzie prezentacja młodych talentów i to jest bardzo ważne. Młode talenty wyławiamy, pokazujemy, prezentujemy i pokazujemy, że może w Polsce być grupa pisarzy, bo ona pewnie nie będzie za wielka, to od razu mówię. Takich, którzy uciekają od mody, którzy uciekają od polityki jako doktryny, którzy uciekają od ideologii, jako od fascynacji czy próby zjednania sobie tam jakichś lask bogatych tego świata. Ale myślę, że znajdzie się spora grupa takich mądrych, uczciwych, rzetelnych i inteligentnych i o dużej kulturze poetyckiej ludzi, którzy tutaj wystąpią. Za tydzień o tej samej porze będziemy gościć bardzo interesującego prozaika, dla którego z kolei problemem, z którym się zmaga, jest pamięć i o tym będziemy mówić, i o tym będziemy także mówić. Tych, którzy chcieliby w tym klubie uczestniczyć w innych wydarzeniach, to również zapraszamy, dlatego że tutaj się odbywają
koncerty, dyskusje, debaty, spotkania, jest mnóstwo różnych. Jak Państwo widzicie, atmosfera jest dość niezwykła tutaj, dość osobliwa, dość szczególna i myślę, że warto o tym, o tych pieśniarzach, i pamiętajcie, jak nie będziecie mogli być tu obecni, to telewizja światowa będzie tutaj ciągle nas niosła przez kosmos. Jeżeli ktoś zechce zrobić, po ile, Maćku? Ja po ile? 10 złotych. Jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę teraz albo później i z dedykacją. Cieszę się, bo widzę tutaj na sali też ludzi związanych z nauką. Być może będziemy prezentować tutaj też wybitnych młodych naukowców. Na tym też tak pracujemy. I bardzo się cieszymy, że tutaj są wspaniali ludzie, którzy poszukują w nauce wielkiej wartości i gdzieś tam idą w głąb. Proszę bardzo, są jeszcze pytania? Nie ma? Tak, nie ma? Co, ławę już nie ma, tak? Dobrze. Ta druga część, koncert, o który jest? No właśnie dostałem SMS-a, że nie będzie, tak? Artysta nie dojedzie. Niestety. Nie dojedzie, no tak się zdarza. Tak. Poza Wrocławiem i... Tak była z artystami. Co Państwo myślicie o takiej koncepcji, żeby pokazywać właśnie młode, rzetelne, uczciwe talenty? Bo spotkań w świecie jest dużo. Spotkań jest dużo. Prezentacji jest bardzo wiele. W każdym prawie mieście odbywają się jakieś spotkania. Ale my mamy tu bardzo surowe reguły i zasady. I poza te reguły, zasady tutaj nikt nie będzie mógł wejść. Czyli wielki talent, wielka wrażliwość, wielka kultura, wielka odpowiedzialność, wielki autentyzm i wielkie poczucie jakiegoś takiego obowiązku, czym jest literatura. Mimo, że można tam oczywiście mówić mniej poważnie, ale w głębi to wszystko jest, to się od tego się nie da uciec. Czy gospoda chciałby coś powiedzieć o tym, co to jeszcze robimy, jakie plany? No, jutro jest koncert Nad Porami Roku, taka piosenka autorska, poetycka. No w zasadzie czwartek, piątek, sobota zawsze coś się dzieje, czasami w niedzielę, polecam... Transmisja też będzie taka? Tak. Czyli powiedz, co ludzie powinni technicznie wiedzieć, żeby oglądać. To znaczy, tak, pracuję na tej naszej stronie pieśniarze.pl, być może będzie już taki stały link na żywo, a na razie to na tym Facebooku po prostu wrzucam z pieśniarzy i tam wystarczy kliknąć i już się jest, bo to jest na takim kanale Ustream, i pieśniarze, nazwa pieśniarze. Polecam w najbliższym czasie, 22 stycznia, Arek Zawiliński, jeden z najlepszych bluesmenów polskich tutaj będzie, także jak ktoś lubi poetyckiego bluesa z dobrymi tekstami, to właśnie Arek Zawiliński. No, cały czas coś jest. Za tydzień Jędrzej Soliński w piątek. Dzisiaj wyjątkowo właśnie nie dojechał Wojciech. Z piosenką, tak. Tak, bo tu się odbywają koncerty, piosenki, tak. Bardzo, zapraszamy. Nieraz jest bardzo, bardzo barwnie, niezwykle wesoło, niezwykle ciekawie. Także jeżeli będziecie kiedyś we Wrocławiu, ci, którzy są spoza, to zapraszamy do tego miejsca. Piątki pisarza w innych dniach. Ale też piosenka no, oczywiście. Poezja, piosenka. Tak. Jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, bo Pan zapytał, co sądzimy o tym pomyśle. No, ja muszę powiedzieć, że no, po prostu pomysł jest genialny tego promowania młodych talentów, bo wydaje mi się, że szczególnie w tej chwili dominacji kultury masowej, mówię to jako nauczyciel w odniesieniu do uczniów, to takie spotkania, taka akcja, chociaż nie lubię słowa akcja, ale tak mi się wyrwało, akurat taki pomysł, no jest po prostu wspaniały, no bo to jest przeciwstawianie się po prostu temu, co nieprawdziwe, co komercyjne, co uproszczone, płytkie, etc., etc. Myślę, że tu można powiedzieć, że naprawdę, oczywiście to jest pomysł niewątpliwie nie dla wszystkich, dla elit, bo nie... No nie łudźmy się, prawda, że tłumy przyjdą słuchać takiej poezji, ale
No po prostu to jest balsam na przykład na moją duszę, tak powiem. Taki pomysł, także naprawdę wielki ukłon, wspaniały. Tak, dziękuję panie profesor. Ja dodam, że takim naszym nawet nieukrytym zamiarem jest kształtowanie przyszłych elit Polski. To jest budowanie tej kategorii osobowości, do jakich nas przyzwyczaiła ta wielka Rzeczpospolita wielu narodów, prawda? Ta pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, gdzie były te wielkie, potężne osobowości, które w obliczu różnego rodzaju dziejowych zawirowań potrafiły powiedzieć, a ja patrzę na to tak. Ja pisarz, ja artysta, ja polityk, prawda, budowanie nie masowej, jednolitej pamięci, bo to jest złudzenie. To, czego nam w tej chwili brakuje, to indywidualnego, odmiennego, własnego zdania w naszej rzeczywistości. To jest duży problem, z którym się my zmagamy. My tutaj próbujemy budować jak gdyby ten zasób taki intelektualno-duchowy, od którego zaczynamy od Maćka, a myślę, że w tym kierunku pójdą następne spotkania. A to, że kameralne, to my nawet chcemy, żeby to było kameralne. My byśmy nawet nie, bo ja mogłem te spotkania zrobić na sali, gdzie się zmieści 500 osób. To nie o to idzie. Idzie o to, żeby uświadomić sobie, że wartość nie tkwi w masowości, bo może być masowa głupota na przykład, prawda? Czy masowy debilizm, czy masowe kłamstwo. No, my to ciągle mamy, co dnia mamy. My tego nie chcemy. My chcemy spotykać ludzi indywidualnych, o których wiemy, że to jest człowiek z charakterem, że ma swoją postawę, że ma swoją dumę, że ma swoją godność, że ma swoją odpowiedzialność, że jest kimś, prawda? I to jest bardzo ważne. Cieszymy się, że Maciek będzie oczywiście musiał jeszcze długo pracować, żeby jakoś tak zbudować tę swoją postawę, żeby była widoczna szerzej i głębiej, ale to nie jest droga prosta. Ja sobie zdaję, że to jest droga trudna, no ale od czego są wielkie charaktery? Wielkie charaktery są od tego, żeby właśnie te drogi trudne pokonywać, żeby być ciągle w boju z prawdą, prawda? W boju o prawdę, w boju z rzeczywistością, która nas zasypuje byle czym, prawda? Byle czym, szczególnie ta masowa kultura, o której pani profesor tak rzeczowo powiedziała. My stoimy w obliczu w tej chwili takiego, już nawet powiedziałbym, nie ideologicznego, bo to jest powszechnie wiadomo, ale my jesteśmy w obliczu takiego kłamstwa estetycznego i to jest bardzo groźne, czyli zakłamani jesteśmy w pięknie, nie ma czegoś takiego, prawda? Podsuwa nam się różnego rodzaju bzdury, które się nazywa sztuką, które się nazywa, prawda, czymś, co jest oczywiście wypaczeniem dobrego smaku. Smak, no to jest coś, co powinniśmy sobie, prawda, co smak. Jakiś taki gust dobry, prawda? Dzisiaj to pojęcia gdzieś zanikają. To są podstawowe kategorie mówiące o tym, kim my jesteśmy, kim jest człowiek, prawda? Ma smak albo nie ma tego smaku. Ma tę wrażliwość na sztukę, na literaturę, na piękno, na metafizykę, na Boga, no, na różne rzeczy, prawda? Bo bez tego się nie da żyć. Jeżeli się pewną rzeczywistość odcina, w tej chwili jest odcinanie tej rzeczywistości metafizycznej, gdzie państwo macie w telewizji, w radiu i tak dalej, ten świat, który zagarnia jak gdyby bezgranicznie duszę ludzką i którym świat żył od wieków, a w tej chwili próbuje się nam odcinać tę rzeczywistość jako nieistotną. Materia staje się kultem, prawda? Materia staje się Bogiem, materia zastępuje Boga, no to już jest w ogóle fatalny świat, z którym nie da się normalnie i powiedziałbym sensownie żyć. Dlatego też to nasze działanie.